oficjalnie koniec! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku i ostatnim jednocześnie odcinku z Miksa. To znaczy jutro jeszcze sobie zrobimy podsumowanie, ale ostatniego dnia pracy z Miksem. Dziś już nie szalałem, dziś sobie tutaj przyszedłem na godzinę 8 rano, dobiega nam godzina 10 i właściwie praca jest już skończona. I trochę szkoda, że wczoraj mi tych 2 godzin brakło, skrócilibyśmy tego Miksa o dzień, ale myślę, że o tym jeszcze napomknę w dniu jutrzejszym właśnie w podsumowaniu. Jeszcze dzisiaj szukałem, jeszcze dzisiaj uwierzcie mi, jeszcze dzisiaj tutaj, kurczę, szukałem, grzebałem, doszukiwałem się, chociaż już figurek praktycznie nie ma, ale jakby tutaj po klockach, czy jest jakiegoś zestawu bezfigurkowego chociażby nie ma i już nie ma. Na szczęście żadnego więcej zestawu. Także zobaczcie w ogóle, co tutaj dzisiaj zrobiłem. Chociaż jeżeli byliście ze mną wczoraj, no to powinniście tutaj wiedzieć, że został mi tutaj ten wielki zestaw z Technika. I jeszcze chciałbym tutaj wam dopowiedzieć, bo tam się wypowiadałem, że, no bo wiecie, on był w dużej mierze zbudowany. I niektórzy z was mogli pomyśleć, że dobra, to teraz według instrukcji zobaczę, czy jest zbudowany dobrze i tylko dobuduję resztę klocków, ale ja cały czas powtarzam, już na tym nawet serii tutaj powtarzałem, zawsze, ale to zawsze trzeba zestaw każdy, nawet wyglądający legitnie, rozmontować, bo nigdy nie wiecie, czy ktoś w środku nie zastosował zamiennego, innego koloru, czy nie daj Bóg w ogóle jakiegoś innego klocka niż Lego. Też tak się zdarzało. No i to w tym miksie tak. Było też, w sensie w tym zestawie tak, było kilka klocków, które nie należały do tego zestawu. No a też jakby były w nim wmontowane, więc to po pierwsze. Po drugie, uwierzcie mi, szybciej wam zejdzie rozmontować zestaw i zebrać klocki i zbudować, niż patrzeć na instrukcji, czy on tam został tak zbudowany, jak jest w instrukcji i tak dalej. Uwierzcie mi, szczególnie w przypadku zestawu 500 elementowego. Dodatkowo po trzecie, na przykład w tym zestawie, on ma w ogóle dwa warianty, bo spójrzcie, widzicie? On ma takie dwa warianty budowy i skąd macie gwarancję, że w tym, znaczy oczywiście to w teorii jest jakby wiadome, ale nigdy nie macie gwarancji, że czy tutaj nie ma jakichś dodatkowych klocków lub też większej ilości klocków. To znaczy na przykład, czy tutaj po zbudowaniu tego nie zostanie nam 3-4 klocków, które tutaj będą użyte do tego. Nigdy nie wiecie, a po co też ryzykować? No bo wiecie, jakbyście kupili taki zestaw za 200 i nie dostali w nim kilku klocków, pomimo obiecywania, że jest kompletny, bo zbudowaliście jeden zestaw nie sprawdzając klocków, no to można by się zdenerwować, a po co to waszym klientom i też wam. Poza tym zbudowałem tutaj sobie tego Badziego, którego zostawiłem sobie faktycznie na koniec, bo nie byłem pewny, że z braku naklejek czy się uzbiera. No będzie bez naklejek, ale jak będzie. No i jeszcze dwa takie maluchy mi tutaj dzisiaj się udało zbudować i właściwie to jest wszystko, więc dzisiaj jakby tej pracy nie było tutaj dużo, głównie zeszło mi na ten właśnie tutaj zestawik. Lista jak wygląda, każdy widzi, no już nawet tu po boku musiałem pisać numery. Jeżeli jesteście ciekawi, to nie musicie pisać tych numerów, szczególnie że tu bardzo mało widać, ale jutro w podsumowaniu ja postaram się wszystkie te zestawy przewinąć dla was i żeby one się pojawiły na zdjęciach, oczywiście nie moich, ale bricklinkowych, z tego co tam jest w środku. No i właściwie na dzisiaj to koniec, można by powiedzieć, ale wiecie co, ja sobie tu jeszcze posiedzę. Nie, nie dlatego, że mi jest tu przyjemnie, czy że jest tu chłodno, bo nie, bo jest strasznie gorąco na tym strychu, ale jeszcze chciałbym zrobić jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie braki. Widzicie, przejrzę sobie w tym momencie braki i będę jeszcze doszukiwał się. Tak jak mówię, nie zawsze jestem pewny, czy mi się to opłaca, jednakże dzisiaj, biorąc pod uwagę, że mamy godzinę 10, faktycznie mam tam dwa zestawy do wysłania, ale i tak wychodzę wcześniej niż zazwyczaj, no to mam jeszcze tą godzinkę, gdzie mogę posiedzieć, pogrzebać, no a nuż trochę więcej tutaj klocków jeszcze znajdę. Normalnie gdybym tego czasu tak nie miał, tej godziny luźniej, to bym tego nie robił, tak jak mówiłem. Przy czym cały czas jeszcze nad tym się waham. Natomiast teraz sobie oczywiście przejrzę wszystkie, no właśnie, wszystkie. Nie tylko elementy, które są z tego miksa, ale i wszystkie sobie przejrzę, braki. No bo przecież wiecie, może być tak, że w teorii będę miał tutaj klocki z innych miksów. Te mi się już klocki, które tam widzicie, nie przydadzą, a w innych miksach poprzednich, czy to Friendsowym, czy to tym jeszcze z lat 90. poprzednim, mogą one się przydać. Więc jakby, wiecie, one i tak już były tutaj do wrzucenia do ogólnej puli moich klocków zapasowych, więc czemu by nie? Więc ja teraz szukam, oczywiście dam wam znać, ile znalazłem. O, tutaj jest laptop, widzicie, jedziemy. No ten element już, ten chociażby widziałem. Chociaż tutaj Monster Truck, no to on jest z tego właśnie miksa. Playta nie ma. O, ten też element już tu widziałem, przewinął mi się. Także trochę tych elementów myślę się tutaj poznajduje, ale tak jak już też mówiłem, dam wam faktycznie znać pod koniec po prostu, jak to wygląda. Ten mam też, super, on jest z innego miksa, widzicie ten tutaj element, a tutaj jest, więc no
Ten tutaj widziałem, kurczę, no coraz więcej elementów, bo szczególnie, że teraz tak naprawdę tych elementów zostało mi już mało. No bo sami tylko spójrzcie, jak mało tych elementów już tutaj zostało. No właściwie minimalne ilości. Jutro sobie to porównamy z stanem początkowym. Spójrzcie, techniki sięgały do tamtąd, a teraz jest tylko tutaj. Wszystkiego, jakie w ogóle pustki, już nie trzeba grzebać, nie trzeba nic. Myślę, że jakieś jeden, dwa jeszcze mikro, ale takie naprawdę mikrusieńkie zestawiki by się tu znalazły. Ale już tak naprawdę mówię, odpuszczam, bo no kurczę, jeżeli zestaw jeszcze sprzedam za 7 zł, no to jeszcze. Ale wiecie, jakieś takie totalne padaki po 5 zł, jak grzebania godzinę, no to już kurde, sorry. Żeby jeszcze miało hipka, to bym ratował zestaw. Ale bez hipka, takie już coś odpuszczę. Tym bardziej, że już naprawdę nie mam tu elementów naklejkowych, nie mam figurek. Identyfikacja tutaj zarabia mi kosmiczną sumę, więc zestaw za 5 zł budowałbym pół dnia na przykład. No, sorry, ale aż tak mnie nie stać na ratowanie tych zestawów. No i słuchajcie, to co tu widzicie, o, teraz w kadrze, to są znajdy, które jeszcze tutaj w tych klockach znalazłem. I ponad chyba połowa z nich pochodzi z innych miksów, to znaczy pójdzie do innych miksów. Więc jakby uważam całkiem udane, tym bardziej zajęło mi to no w sumie 25 minut, także nie tak źle. Jeszcze udam się zaraz do swojego sklepu i być może stamtąd dobiorę braki, aczkolwiek jeszcze się trochę waham, więc zobaczymy. No ale dobra, to po prostu idźmy tam. Ech, miksiku, będę tęsknił za tobą. To znaczy, wiecie, to nie był jakiś wyjątkowy też miks i tak dalej, ale kurczę, pierwszy miks, który robiłem tutaj z wami, z widzami, i jakoś tak bardziej się przez to, mógłbym powiedzieć, z nim zżyłem. Jakoś tak też ciężej mi się przy okazji z nim jest pożegnać, wiedzieć, że to już koniec, że tutaj lada chwila, znaczy już po urlopie, bo jadę też na urlop w piątek, więc jakby no już nie będę się w to teraz bawił. Po urlopie przyjadę tylko po to, żeby je tu zawinąć i rzucić na twój sklep przystań klocków. No i tam po prostu będą oczywiście służyły jako klocki zapasowe, czy jak wy przyjedziecie, będziecie coś chcieli kupić na kilogramy. Tak na oko zostało tego, nie wiem, na pewno nie kilo, pół kilo może max zostało tych klocków. Not bad, jak na ponad 10-kilowy miks, także... A no i widzicie, pokazałem wam klocki, które zostały, a nie pokazałem klocków specyficznych, a tych też trochę tu zostało. Oczywiście, tutaj jeszcze dużo góry, oczywiście niektóre z nich okaże się, że gdzieś tam faktycznie w zestawie zapomniałem, że wiecie, wziąłem figurkę bez kasku czy coś, więc wiele z nich jeszcze dojdzie tam do zestawów, jednakże wiele też po prostu stąd pójdzie na części, pójdzie na Allegro. Na pewno ten krokodyl, oryginalny z lat 90. i nie tylko. On właśnie pokazywałem ostatnio tego Jacka Stone'a. Troszkę broni, kajdanek, shurikenów, kwiatków nawet. Nawet taczka trafi na pewno na sklep, stary pistolet westernowy. No troszkę tych elementów na pewno na ten sklep pójdzie, natomiast nie zrobię już tego teraz, zrobię to już po urlopie. No właśnie, bardzo ważna sprawa jest taka, że po prostu wiecie, no niby to jest koniec miksa od A do Z, ale tak naprawdę nie jest taki to totalny koniec, bo jeszcze zostało mi trochę tych elementów do no wystawienia, czy chociażby zestawów do odbudowania i wystawienia. Jednakże no traktuję to, że mimo wszystko z miksem zmieściłem się w 12 dni, no bo ten wiecie, pierwszy dzień, drugi dzień i dzisiaj to właściwie są dni, gdzie pracowałem po 2 godziny, więc albo to mógłby być jeden dzień, albo do każdego tego dnia mógłbym dołożyć te 5 godzin składania i to by się mimo wszystko złożyło w realne 12 dni. Jeszcze tyle figurek, co ciekawe, lawaria, ale bez rąk. Dużo tych takich, widzicie, indagowych figurek, troszkę główek, to też wszystko gdzieś tam pójdzie, tylko ja muszę to ogarnąć. I czemu tego mimo wszystko nie wliczę w czas jakby całego miksa? Głównie dlatego, że będę to dostawał też z innymi elementami, w związku z tym wiecie, no ciężko mi tutaj liczyć, że to tak naprawdę jest tylko stricte i wyłącznie ten miks, także one będą wyleciały też z innymi elementami, natomiast jeszcze trochę tego, wiecie, tutaj też będzie troszkę grosza na pewno. O, jeszcze raz, kurde, przywiązałem się serio do tego miksa, ale to przez was, kurde. Pa, miksiku, pa. I jesteśmy już na firmie i zgodnie z tym, co mówiłem, teraz lista braków odpalona. No i ja sobie jadę i wyszukuję wśród tych klocków. No i właśnie to jest to, co mówiłem. Tamte wszystkie klocki, które tam widzieliście, które zostały z tamtego miksa, trafią do tych pojemników według oczywiście mojego podziału, czyli na przykład tu tile, tutaj pojedyncze plejty, podwójne plejty i tak dalej. I na przykład tak samo jak tutaj różowy miks też już czeka na segregację. Ja go powoli sobie segreguję, tutaj wrzucam. I później właśnie ja mam ten ogromny luksus, o którym wam nieraz mówiłem, że nie muszę każdego jednego braku zamawiać z Big Linka, tylko
cichutko sobie podchodzę, grzebę i oczywiście wszystkiego tutaj nie mam, ale coś się zawsze znajdzie. Przy czym, tak jak mówię, cały czas jeszcze się waham, cały czas jeszcze jestem w rozkroku, czy mi się to opłaca, czy mi się to finansowo nie opłaca. Dzisiaj trochę czasu mam, jestem też przed urlopem, więc jakby już trochę luzik, dlatego mam czas i sobie grzebę. Natomiast tutaj faktycznie jeszcze trzeba grzebać, trzeba szukać, ale co wam już też kiedyś mówiłem na jednym z poprzednich filmików, mam też klocki briglinkowe, nowe, w nowym stanie, wszystko. I tutaj też nie ma problemu, że sobie podchodzę, grzebę, wyciągam wszelkie braki. Jedynym tutaj znowu problemem jest A. Ciemne światło dość mocno. Ale B. To, że każdy element wyciągnięty muszę wchodzić na briglinka i też ręcznie go usuwać. No przy czym oczywiście kosztowo i mi się to w miarę opłaca. No i w ogóle też jest fajny system. No i tutaj na pewno czy z tamtych właśnie klocków coś sobie dobiorę. I na pewno ta lista braków zdecydowanie mi tutaj zmaleje. Przy czym nie ukrywam, dzisiaj już na luźno, dzisiaj jakiegoś parcia nie mam. Cóż, tak naprawdę dzisiaj za wiele już nie powystawiam, bo mówię, powoli jadę na urlop, też nie chcę wystawiać nie wiadomo ilu zestawów. Wy to kupujcie w ten weekend, a dopiero przyszły weekend zacznę je wysyłać. No to też tak nie chcę, dlatego dużo zestawów mimo wszystko mi leży. Ten element właśnie tak wyciągnę, bo też widzę, że no właśnie go szukałem wśród tamtych braków, a to spójrzcie ile mam tych czerwonych kulek. Dobra. No i co tu dużo gadać, moi drodzy, koniec tego miksza. I to nie jest tak, że oczywiście mi teraz lecą łezki, bo jeszcze kawałek pracy z nim mam, a takich miksów przerabiam, tak jak już mówiłem, według skali około 30 kg miesięcznie, czyli takich jak teraz przerabiam 2-3 miesięcznie spokojnie, więc dla mnie to jest, wiecie, non-stop taki młyn i tak naprawdę nie przywiązuję się do żadnego miksa, bo nawet nie mam na to po prostu czasu. Jutro zrobimy sobie takie obszerne podsumowanie tegoż miksa. Porozmawiamy sobie, jakie w środku były zestawy i tak dalej. Jakieś jeszcze detale może wam dopowiem. Natomiast na dzisiaj ja idę dalej składać te zestawy, żeby być może jeszcze coś tu dzisiaj wystawić. Przy czym, tak jak mówię, ten tydzień miał być obfity. Trochę później odpuściłem, bo tak jak mówię, ze względu na to, że będę na urlopie i ta wysyłka będzie jakby no, praktycznie niemożliwa, nie chciałem przesadzać i przede wszystkim nie chciałem wystawiać kilku fajnych, większych zestawów, które pewnie szybciej by się sprzedały. Dlatego pewnie je wystawię dopiero po urlopie. No i cóż to, moi drodzy, dużo gadać też. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy w ogóle taka seria jak Mix od A do Z was interesuje. Raczej nie będzie ona się toczyła non-stop na kanale, bo wtedy na kanale byłyby tylko miksy, a raczej tego też nie chcę. Natomiast nie wykluczam, że na przykład raz na kwartał, raz na pół roku zrobimy sobie taką przerwę, zrobimy sobie taki odpał i będziemy robili te miksy od A do Z, czyli taką, jak widzicie, no powiedzmy 12-dniową serię. Fakt faktem, mówię, w 7 dni mocno wątpiłem, ale 8-9 zakładałem, że tak. Czemu nie do końca wyszło? O tym też jutro w podsumowaniu. Dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zróbcie koniecznie teraz klik w subskrypcję, najlepiej jeszcze klik w dzwon, by tego filmu nie przegapić. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro właśnie w podsumowaniu miksa. Dzięki, że byliście. Bye!